Siema Kacper. Siema. Słuchaj, pamiętam jak na koniec zeszłego sezonu mogłeś awansować do klasy RX1, ale w sumie po rozmowach z organizatorami, między nami głównie, doszliśmy do wniosku, że chyba lepiej będzie jak zostaniesz w klasie RX2, żeby jeszcze trochę podszlifować swoje umiejętności. Zdecydowałeś się na taki krok, myślałeś, że będzie łatwiej, a finalnie okazało się, że to była niezła przeprawa, co bo zawodnicy tak podnieśli swój poziom, że trzeba było się mocno, mocno namęczyć, żeby stanąć na podium. No, nie spodziewałem się takiego poziomu w klasie RX2, bo naprawdę zawodnicy walczyli, jeździli bardzo dobrze. Myślałem, jak rozmawialiśmy przed tym sezonem, myśleliśmy, że będzie łatwo i że raczej wszystkie rundy będę wygrywał. To się okazało, że ostatecznie nie wygrałem żadnej, ale udało się zdobyć podium i awans do tej, przez, tak jak Przemek to mówi, przez wielu nazywanych klasą królewską. No tak, słuchaj, wielkie gratulacje, bo o to podium walczyłeś do ostatniego biegu, do ostatniej rundy razem z Karolem, który deptał ci na, po piętach i naprzemiennie. Raz on tobie deptał po piętach, raz ty jemu. Zdobyłeś też puchar za klasyfikację drużynową. My nie mogliśmy jechać razem drużynowo, bo jechaliśmy w dwóch ligach różnych, dlatego jeździłeś razem z Arturem i tam też mega trudna rywalizacja, bo Szczepan z Karolem i ty z Arturem no, punktowaliście bardzo dobrze i tam było też bardzo ciasno. No, tak naprawdę tak jak o trzecie miejsce, o drużynówkę też walka toczyła się do ostatniej rundy. Mieliśmy 3 punkty przewagi nad teamem Karola i Szczepana i tak też zostało. Mamy 3 punkty przewagi, no i zdobyliśmy pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej w RX2. Tym razem chyba decydujesz się na to, żeby przejść do klasy RX1, co? Już w tym sezonie myślałem sobie, że żałuję, że tego nie zrobiłem, bo faktycznie jak jeździliśmy na nocnym RX-ie, to dorównywałem poziomowi zawodnikom z RX1, ale to też może, bo byli już zmęczeni tym całym dniem jazdy. Ale myślę, że nawet jakbym awansował na ten sezon do RX1, myślę, że to nie był też zły wybór i na pewno też bym moje umiejętności podszkolił jeszcze w tej klasie. No rozumiem. Słuchaj, ogólnie jest taka akcja z tego sezonu, którą miło wspominasz, jakaś taka ciekawa? Na pewno moment, w którym już wiedziałem, że mam podium. W sumie tyle. No okej, słuchaj, gratuluję ci. Świetny sezon w twoim wykonaniu. Kolejne 2 puchary na półkę. Dzięki, bo było bardzo fajnie. Ja również dziękuję, ale nie wiem, gdzie te puchary się zmieszczą, bo naprawdę mam już ich tyle, że nie mieszczą już mi się na półce. Coś wymyślimy. No, coś wymyślimy. Dzięki.